opinie nauczycieli szkół powszechnych o leniwych, niezdolnych uczniach zamieszczane w rubryce Uwagi w księgach ocen. Ulotka dwustronna wydana z okazji ogólnopolskiego zlotu młodzieży w Warszawie w 1952 roku. Strona pierwsza. Pieśń propagandowa Miliony Rąk. Strona druga. Wizerunek tak zwanego bikiniarza. Rozporządzenie konsystorza generalnego części diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim dotyczące przyzwoitego sprawowania się w kościele. Anonimowa broszurka. Socjalista nie może być katolikiem. Rok 1896. Przewodnik naukowy dla małżonków opracowany przez doktora medycyny Mora. Streścił i przełożył Julian Drechner wraz ze specjalnym cennikiem środków ochronnych dla mężczyzn i kobiet oraz sposobem ich użycia z ilustracjami objaśniającymi i przedmową. Dobre rady dla małżonków, czyli tajemnica szczęścia pożycia małżeńskiego Juliana Drechnera. Afisz ZDK w Stalowej Woli zapraszający na studium dla zakochanych. Zaproszenie na ślub ze strony rodziców pana i panny młodej. Rok 1913. Dla księży, podług której cisz księża parafianom swoich oświecać mają o znakach śmierci aktualnie nastąpionej, aby żaden żyjący jeszcze człowiek nie był pogrzebionym. Dlaczego i w jaki sposób walczyć z alkoholizmem? Ulotka wydana w ramach obchodów Tygodnia Propagandy Trzeźwości w Poznaniu. Pijący mężczyzna. Luty 1974 roku. Afisz Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Tarnobrzegu z roku 1945, informujący o tragicznych skutkach działania bimbru. Afisz przestrzegający obywateli, że kto pędzi samogon, ten szkodzi ich zdrowiu. Zatruta wódka. Druk z 20 marca 1915 roku, ilustrujący życie codzienne w czasie wojny. Ulotka. Jak działa na zdrowie samogonka?
papierośnica Fabiana Chojnackiego. Spuścizna przekazana przez siostrę Cecylii Chojnackiej, Kazimierę Koralewską, zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Albumy ze zdjęciami modeli i modelek prezentujące fasony odzieży. Pamiątki obchodu różnych uroczystości w Krakowie. Próbki materiałów produkowanych w Landsbergu w fabryce Martina Schulza. Próbki wyrobów. Małe kapelusze. Z roku 1934. Robotnik czyszczący beczkę.